Dzień dobry, tu ja mówię. Ponownie przyszłem za garaż, bo pewne sprawy wymagają wyjaśnienia. Zacznę od najważniejszej. Na pytanie gościa polskiej chaty, kto mi tak te rynny, to domyślam się, że chodzi o tą rynnę po mojej prawej, a po waszej lewej. Odpowiadam, że stara. Stara postanowiła mnie zaszantażować, powiedziała, że mam jej kupić drugą beczkę. Ona tu będzie miała bliżej do ogródka. No i dopóki jej nie kupię, nie zamontuję tej drugiej beczki, to ona właśnie wymyśliła tą konstrukcję. Odwróciła sobie rynnę, tam sobie dożyła jakąś następną i tam sobie coś też łapie z tą deszczówkę z garażu. Także ta kwestia, mam nadzieję, jest wyjaśniona. Jeśli chodzi o rynnę po prawej stronie, przepraszam, to proszę zgłaszać pretensje do szanownej starej, a jak widzicie, po lewej stronie montowałem rynnę ja i ona wygląda tak, że nikt mi jej nie jest, prawda, tego. To jest jedna kwestia. Wybrałem to miejsce również po to, żeby zachować ciąg logiczny i kontynuację z poprzedniego odcinka, bo ilość bzdur, ilość nielogicznych, niechronologicznych informacji, jakie padają wokół tej sprawy, a niestety też, no, na szczęście, pojedyncze komentarze, jakie się znalazły pod filmikiem wczorajszym nagraniem. No, z jednej strony imponuje, proszę Państwa, z drugiej strony przeraża. Zanim przejdę do rzeczy, to powiem może coś, co jest dla mnie najistotniejsze. Otóż, jak Państwo wiecie, jestem od ponad 2 lat krytykiem PiS-u i to dość ostrym krytykiem PiS-u, obciążającym tą partię między innymi za śmierć 200 tysięcy Polaków. I jako ostry krytyk PiS-u do głowy by mi nie przyszło, że to, co robi ten rząd, robi pod wpływem jakiegokolwiek szantażu, jakiejkolwiek presji ze strony jakichś tam, no, powiedzmy, grup gangsterskich czy innych ukraińskich sutenerów. No jest to teza tak absurdalna, że no jej komentowanie wywołuje we mnie zażenowanie. Proszę Państwa, ja Państwu powiem jako ostry krytyk PiS-u, dlaczego PiS to robi to, co robi. Ponieważ jest święcie przekonany co do swojej pseudopolityki. Ich nie trzeba niczym szantażować, niczym naciskać, żeby prowadzili taką, a nie inną politykę wobec Ukrainy, aby przyjmowali bez żadnej kontroli ponad 3 miliony uchodźców z Ukrainy, aby wypłacali środki socjalne uchodźcom, aby krzyczeli wszem wobec, że oni nie potrzebują żadnej pomocy i nie będą żebrać o pomoc z Unii Europejskiej. To jest po prostu przekonanie tej partii, przekonanie tego rządu co do słuszności prowadzonej przez ich polityki. Więcej Państwu powiem, gdyby rzeczywiście ich ktoś szantażował z zewnątrz, ale w drugą stronę, to znaczy, że jeśli pójdą tak szeroką ławą i przeznaczą tak gigantyczne środki na wsparcie dla Ukrainy, to oni tak by to zrobili. To oni tak by to zrobili, ryzykując nawet ujawnienie jakichś tam kompromitujących nagrań. Proszę Państwa, i sytuacja osobista Jarosława Kaczyńskiego i cały stosunek zarówno partii PiS, jak i zaplecza tego medialnego, niepokornego i w postaci wszystkich klubów Gazety Polskiej i tak dalej, czegoś, co się nazywa twardym betonem czy betonem pisowskim, to jest jeden kierunek. Skrajnie antyrosyjski kierunek, do czego ja nie mam akurat specjalnie wielkich pretensji, bo ten kierunek też mi nie odpowiada. No ale to jest tak skrajny antyrosyjski kierunek, że odbiera rozwój we wszelkim działaniu. Czyli jeszcze raz powtórzę, to co robi PiS, nie potrzebuje do tego żadnej presji, nie potrzebuje do tego żadnych szantażów. Oni to robią z pełnym przekonaniem, proszę Państwa. Z pełnym przekonaniem, z pełnym zaangażowaniem i nadgorliwością. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeśli to się wpisuje w ich korzyści polityczne, bo zarówno Pomór, jak i teraz sytuacja związana z konfliktem na Ukrainie, no, wpisuje się po prostu w nastroje społeczne.
to były działania, które przynosiły im konkretne korzyści polityczne, więc tutaj nie było nijakiego przymusu, nie było, cytując fragment z Janosika, ale pełne przekonanie co do słuszności tej absurdalnej polityki, zarówno w okresie pomoru, jak i później w czasie konfliktu. Absurdalne to pół biedy, ale kompletnie niekorzystnej dla Polski polityki. To jest tylko i wyłącznie pełne przekonanie Morawieckiego i Kaczyńskiego, że w taki dokładnie sposób trzeba postępować. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, proszę Państwa, jeżeli mówię o presji, to PiS wykonywał w czasie pomoru wszystko to, co płynęło z Berlina, a w czasie konfliktu z Ukrainy wszystko to, co płynie ze Stanów Zjednoczonych. I to są główne ośrodki, które tym wszystkim sterują. Natomiast ja o tej nieszczęsnej aferze podkarpackiej wspomniałem tylko i wyłącznie po to, proszę Państwa, i tutaj te zarzuty są słuszne, co może Państwa szokować, aby tę minę rozbroić. Aby tej sprawy nie traktować poważnie, bo to jest ślepa uliczka. Tłumaczenie zachowań PiS-u i polityki, i to jeszcze na poziomie polityki zagranicznej, która kosztuje nas miliardy złotych, a wcześniej polityki wewnętrznej, która kosztowała nas 200 tysięcy żyć, przepraszam, i 300 miliardów pustych pieniędzy wpompowanych w obieg za nic nie robienie, to jest jakieś kompletnie odrealnienie. Ja to mogę porównać, proszę Państwa, tylko do tej szkodliwej działalności, na którą wielokrotnie zwracałem uwagę, która odnosiła się do 5G, pływających układów scalonych i innych żyjątek w eliksirach, gdzie te argumenty były wykorzystywane przez stronę przeciwną. Ja zawsze nazywałem to gadanie w tym kierunku prezentem dla Niedzielskiego i dla całej ekipy rządzącej. I tak się, proszę Państwa, stawało. I teraz mamy powtórkę jakby z rozrywki, zresztą w wykonaniu mniej więcej tych samych ludzi. Czyli opowiadanie jakichś bredni związanych z rzekomą aferą, znaczy sama afera nie jest rzekoma i zaraz będziemy o tym mówić. Ale opowiadanie takich bredni, że to właśnie ta afera jest przyczyną zachowania i polityki PiS, no to jest, proszę Państwa, coś, co naprawdę nie mieści się w żadnej rozsądnej głowie. No i co trzeba w moim przekonaniu zwalczać, bo to jest po raz kolejny wchodzenie do ślepej uliczki, tak jak się wchodziło do ślepej uliczki 5G i tych wszystkich innych oszołomów w rodzaju Olszańskiego, którzy prowadzili całe tłumy ludzi na manowce, a teraz skończyli gdzieś tam na dołku, czy Bóg raczy wiedzieć, gdzie oni teraz są, bo świat o nich zapomniał. Proszę Państwa. Tyle tytułem dość przydługawego wstępu. Natomiast jeżeli chodzi o samą aferę, to na miły Bóg, no to jakaś elementarna chronologia i elementarna logika w tym wszystkim by się przydała. No jeśli państwo, część z Państwa komentujących to odnosili to do konkretnych zdarzeń, bo ja o aferze podkarpackiej mówiłem tylko i wyłącznie w kontekście próby wciągnięcia jakoś wysoko postawionych polityków PiS do tych rzekomych nagrań, które gdzieś tam z tych domów schadzek pochodzą. Natomiast w komentarzach przeczytałem, że tutaj chodzi o konkretne ludzi, o konkretnych ludzi, padły konkretne nazwiska, czyli bracia Risicz, no i już nieżyjący Kostecki. No to proszę Państwa, cofnijmy się do początków naszej wolności i demokracji, czyli do połowy lat 90. i na tamtejszy rynek rzeszowski podkarpacki. Tam rządzi, zanim przyjechali bracia Risicz z Ukrainy, tam rządził właśnie Kostecki. To on się zajmuje z połową rodziny, agencjami towarzyskimi, no i jest tam praktycznie monopolistą. W momencie, gdy pojawiają się tam ci dwaj bracia, ci dwaj Ukraińcy, jak mówił sam Kostecki, obwieszeni złotem, to sytuacja na rynku się zmienia, wchodzi tam jeszcze jeden gracz, niejaki Ryszard K., no i zaczyna się robić typowy kocioł, czyli walka pomiędzy poszczególnymi grupami gangsterskimi, którzy obstawiają jedną z bardziej znanych no, części rynku, czyli sutenerstwo. No dochodzi po prostu do rozmaitych konfliktów na tym tle i to trwa przez lata, bo szczególne mafie walczą o wpływy na jednym terenie. Z tym, że jedna z tych mafii ma powiązania ze służbami, ale polskimi służbami. Żebyście Państwo mieli świadomość, w tej sprawie, przepraszam, w tej aferze mamy do czynienia z 11 aktami oskarżenia.
z 11 aktami oskarżenia. Zarówno Kostecki, jak i bracia Rysicz dwa razy siedzieli. Na początek te pierwsze aresztowanie i pierwsze wyroki to był 2005 i 2006 rok. Zatrzymanie Kosteckiego w 2012 roku to miał być ten przełom, od kiedy zaczyna się wciąganie konkretnego polityka PiS, czyli Kuchcińskiego, do tych rzekomych nagrań, które tam powstały. Natomiast w 2016 roku zostają aresztowani bracia Rysicz i drugi raz odsiadują wyrok. Następna istotna sprawa. Kostecki, proszę Państwa, jest kapusiem. Kostecki poszedł na pełną współpracę z policją i przypominam raz jeszcze, Kostecki jest śmiertelnym wrogiem innych konkurencyjnych grup działających na Podkarpaciu i przede wszystkim tych dwóch Ukraińców, którzy mają ścisłe powiązania z byłymi funkcjonariuszami CBŚ w Rzeszowie, nawet szefem jednego z działów w Rzeszowie i funkcjonariuszami CBA z tego samego regionu. Rzeczywiście Kostecki nie w żadnym więzieniu, tylko w areszcie na Białołęce kończy w taki dość charakterystycznych dla polskich realiów warunkach, czyli rzekomo popełnia samobójstwo. Ja w tym momencie przypomnę sprawę Olewnika, proszę Państwa. Tam nie było żadnych nagrań polityków, nie wiadomo co jeszcze, a wiecie ile w tej sprawie świadków skończyło w ten sam sposób? No nie jeden, ale kilku. Proszę Państwa, jeśli mamy do czynienia z walką mafii, walką konkurencyjnych mafii w takiej branży jak sutenerstwo, jeśli mamy tu jeszcze międzynarodowe układy i układy w połączeniu z służbami, polskimi służbami bezpieczeństwa, no to to jest klasyczny kociołek, w którym się mogą dziać cuda i cuda się działy. Proszę Państwa, wracając do tego wątku, który jest w tej sprawie najbardziej sensacyjny i najbardziej ważny. Ja nie wiem, skąd Państwu przyszło do głowy, że Kuchciński podał się do dymisji w związku z ujawnieniem afery podkarpackiej. Przecież to jest kompletna bzdura. No wystarczy wejść do internetu i sprawdzić, że Kuchciński podał się do dymisji i wyleciał z urzędu. Nomen omen zalatanie. Afera, jaka została rozkręcona, afera samolotowa z przewożeniem rodzin, żony i innych posłów PiS w związku z lotami służbowymi Kuchcińskiego, to jest to, co spowodowało, że Kuchciński wyleciał z urzędu marszałka Sejmu. Pierwsze informacje o tym, że na tym nagraniu jest jeden z prominentnych polityków, że na tych nagraniach jest jeden z prominentnych polityków, to były informacje od Kosteckiego z 2012 roku, proszę Państwa. W 2012 roku Donald Tusk jeszcze nie wie, że za rok będzie musiał uciekać do Brukseli, a społeczeństwo jeszcze nie wie o tym, że istnieją takie taśmy jak taśmy Sowy, gdzie mamy te słynne HUD i kamieni kupa i inną murzyńskość. W 2012 roku, proszę Państwa, szefem, ministrem spraw wewnętrznych nie jest ani Mariusz Błaszczak, ani Mariusz Kamiński, tylko jest Cichocki z ramienia PO. Szefem CBA, proszę Państwa, jest Wojtunik z PO. No i chcecie mi powiedzieć, że w 2012 roku pod rządami Donalda Tuska, gdzie na Podkarpaciu również w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rozdawane są i CBA, rozdawane są stanowiska swoim ludziom w CBA i w CBS-u. Mając taką petardę, jak nagranie z Kuchcińskiego z nieletnią prostytutką, Tusk i cała ekipa tego nie wykorzystuje? Przecież to jest kompletna aberracja. Kiedy ta sprawa wypływa, proszę Państwa, już w taki sposób, że dochodzi do szerokiej opinii publicznej? To jest rok wyborczy 2019. Rok wyborczy 2019. I nie na żadnej komisji sejmowej, jak mi tutaj niektórzy próbowali wyjaśnić, tylko na komisji śledczej powołanej przez PO, proszę Państwa, przez PO. Na tą komisję zaproszony jest pajac, były funkcjonariusz CB, jeszcze większy pajac niż niejaki agent Tomek. I na przełomie kwietnia i maja 2019 roku mówi na tej komisji, że on widział, że on wie, że on miał jakieś tam źródło osobowe, że on nawet miał nagranie zdeponowane w szafie w CBA, ale to nagranie z szafy CBA zniknęło.
I na tym nagraniu rzekomo, i on też używa dokładnie takiego sformułowania, była osoba podobna do marszałka Kuchcińskiego. Proszę Państwa, problem z tym pajacem, z tym agentem polega na tym, że on został zatrzymany. Komisyjnie została otwarta cała ta szafa, gdzie miało być rzekomo te nagrania i został sporządzony z tego protokół. Proszę Państwa, ten protokół podpisał, nie złożył żadnych zastrzeżeń tego, że tam cokolwiek brakuje. Nie skojarzył tego, że brakuje największego hitu, który rzekomo był przyczyną zwolnienia jego z CBA. Proszę Państwa, no naprawdę, no można i trzeba jechać po PiS, ile się da, no ale trzeba też łączyć te kropki i te fakty, które całkowicie przeczą bzdurnym teoriom i które są rozprowadzane przez bezpośrednich przeciwników politycznych. W dodatku cała ta szopka, cała ta chucpa jest organizowana w roku wyborczym, gdy wiadomo, że chodzi no, o gigantyczny profit w postaci zdobycia władzy. Co się dzieje dalej? O tym, że po raz pierwszy o tym szersza opinia publiczna dowiaduje się, że Kuchciński rzekomo jest zamieszany w to wszystko, dowiaduje się na przełomie kwietnia i maja, właśnie poprzez tą komisję śledczą. Następnie i zorganizowaną przez Platformę Obywatelską. Następnie powstaje artykuł niejakiego Rozenka z tygodnika Nie i z ruchu Palikota, a teraz zdaje się z Lewicy, nieletnia laska marszałka Kuchcińskiego, jakoś tak się ten artykuł nazywa, który jest tylko i wyłącznie powielaniem tych bzdur, które opowiadał Janik na komisji śledczej powołanej przez PO. W jednej i w drugiej sprawie Kuchciński złożył nie tylko zawiadomienia do prokuratury, ale złożył prywatne akty oskarżenia. To jest rzadkość, proszę Państwa, w takich sprawach. I sprawa wypływa w kwietniu tak naprawdę, a dymisja Kuchcińskiego to jest sierpień. Jeszcze raz powtórzę, z zupełnie innych powodów niż afera podkarpacka. Od kwietnia do sierpnia ta cała afera się nie rozlała z taką siłą, jak się rozlały loty samolotowe Kuchcińskiego, które doprowadziły do dymisji. Kwestia udziału służb zewnętrznych w całej tej aferze. Proszę Państwa, no jeśli to były służby na poziomie FSB czy CIA, a słyszałem też o Mossadzie, no to my mamy do czynienia z pełną amatorką. Powstało 11 aktów oskarżenia. Praktycznie wszystko jest, czy większość rzeczy jest jawnych. Każdy może sobie sięgnąć do internetu i poczytać, jak to funkcjonowało. No to, proszę Państwa, no albo jest to kompletna bzdura, że mamy tutaj do czynienia z udziałem jakichś profesjonalnych służb zewnętrznych, no albo te służby, proszę Państwa, działają mniej więcej tak jak Michał Dworczyk. Ponownie mój gorący apel. Zachowujmy się rozsądnie, patrzmy na fakty, wyciągajmy wnioski, nie wierzmy nikomu, nie wierzmy w nic. Owszem, pojawia się w doniesieniach prasowych, można to również wyczytać w internecie, udział zewnętrznych służb specjalnych i to są służby ukraińskie SBU, ale proszę Państwa, to się dzieje w czasie, kiedy SBU całkowicie jest podległe FSB, kiedy na Ukrainie łapę trzyma Putin, kiedy za czasów, między innymi za czasów Janukowycza. No to znów. To jak FSB i SBU ukraińskim zbierało kwity ileś tam lat wcześniej na PiS pod rządami i to jeszcze w czasie, gdy Polską, pożal się Boże, rządziło PO. No i teraz te taśmy zgromadzone przez tę część ukraińskiej bezpieki, która sprzyjała Związkowi Rosji całej, ciągle radzieckiej, która przekazywała te materiały do FSB, czyli do spec-służb Rosji i te materiały mają teraz służyć jako materiał do szantażu po to, żeby PiS wspierał Ukrainę? To znaczy co? FSB, ruscy szantażują Polskę, szantażują PiS i efektem tego szantażu jest wysyłanie 200 czołgów radzieckich na Ukrainę, oddawanie ostatnich migów, wypłacanie 50 czy 30 miliardów na opiekę nad uchodźcami ukraińskimi. Proszę Państwa, no, na miły Bóg, no, przecież to jest kompromitacja właśnie na poziomie żyjących, pływających w eliksirach. Jeśli będziemy rozprowadzać takie bzdury, które mają służyć egzekwowaniu
odpowiednich zachowań na rządzących i zapobieganiu tragedii, jakich nam urządzają, no to jest wręczanie cepa Błaszczakowi, Dworczykowi, Morawieckiemu, Kaczyńskiemu, którym to cepem w zwrotnym kierunku dostaniemy po łbach. Proszę Państwa, takie dęte sprawy zawsze i wszędzie służą odwracaniu uwagi. I zwróćcie też uwagę, kto tę sprawę nakręca. Jakieś Rozenki, komisje śledcze PO. Proszę Państwa, za tą aferę nawet się nie wziął poważnie TVN i GW. No to już o czymś świadczy. Pakowanie się w taką ślepą uliczką, tworzenie jakichś bzdurnych teorii, mówiących o tym, że to jakaś taśma z jakimś tam nagraniem Kuchcińskiego, czy arcybiskupa, czy innego wiceministra obrony odpowiada za taką, a nie inną politykę zagraniczną przede wszystkim wobec Ukrainy, czy odpowiadała za taką, a nie inną politykę w czasie pomoru, no to jest coś więcej niż głupota, proszę Państwa. No to jest pakowanie nas wszystkich w kłopoty i odwracanie uwagi od istoty sprawowania tych pseudorządów przez obecną partię rządzącą. Proszę Państwa, i są dwie grupy ludzi, które w tym, no powiedzmy trzy. Jak zwykle cwaniaki, którzy żyją z klikalności i z reklam, bo znacznie lepiej się sprzedaje, to znaczy jak, nawet nie znacznie lepiej, tylko po prostu lepiej, a wręcz fantastycznie sprzedają się takie sensacyjne historie, a po tyłku dostaje się, gdy się te historie sprowadza na normalne, logiczne tory, tory faktów. No i to oczywiście ta grupa napędza i to jest dość uniwersalna grupa, od lewa do prawa bym powiedział. No, każdy, kto chce przywalić w PiS, ale przywalić tak w bezrozumny sposób i szkodliwy w mojej ocenie, no to chwyta się właśnie takich sensacji. Oczywiście każdy, który ma też na celu zdobycie jakiejś tam popularności i zarobienie na reklamach. Druga grupa, no to są ludzie, łagodnie mówiąc, naiwni, którzy bezrefleksyjnie te brednie łykają, chociaż tu ani fakty, ani chronologia w żaden sposób do siebie nie pasują. No i trzecia grupa, do której kieruję te słowa, to są ludzie inteligentni, ale wychodzący z takiego radykalnego założenia i czasami zgubnego, że lepiej palnąć jakąś bzdurę, niż wierzyć w oficjalne stanowiska poszczególnych rządów, partii czy mediów. To dla tej grupy właśnie nagrałem ten odcinek, bo te dwie wcześniej wymienione są stracone. Ja się kompletnie nie chcę nimi zajmować. Proszę Państwa, nie dajcie się w to ściągnąć. Tak jak apelowałem wiele razy, abyście się nie dawali wciągać w żyjątka w eliksirach 5G i innej depopulacji, bo to jest fałszywy kierunek, czy jak to się często mówi, fałszywa flaga, a prawdziwy biznes odbywa się na zupełnie innym polu i tego pola trzeba pilnować. Tak, nie dajcie się wciągać w jakieś bzdury, w jakieś idiotyzmy, że PiS prowadzi Polskę na skraj przepaści z powodu jednej taśmy porno z udziałem Kuchcińskiego. No to jest, proszę Państwa, no to jest naprawdę pasza dla ludzi o niezbyt dużych wymaganiach intelektualnych. Na pytanie, po co ja w ogóle się tym tematem zająłem i po co w ogóle do niego wróciłem, odpowiedź mam jedną, proszę Państwa. Po to, żeby ten temat zamknąć. I te zarzuty, które dla mnie to nie są zarzuty, dla mnie to jest celna, trafna diagnoza. To, co padało gdzieś tam w komentarzach, że łącznie z tym, że Wielguckiemu zapłacono, tak, proszę Państwa. Temu tematowi chcę urwać łeb, bo to jest ślepa uliczka, która przyniesie więcej krzywdy, więcej szkody, szczególnie w odniesieniu do krytycznej analizy działań PiSu, a tu są hektary do zagospodarowania i dlatego też absolutnie nie będę przykładał ręki, ani nawet palca do nakręcania czegoś, co w moim przekonaniu jest idiotyzmem. Politycznym idiotyzmem nakręconym przez stronę przeciwną i to takim idiotyzmem, który się de facto nie sprzedał, a gdzieś tam krąży po internecie w niszach, dokładnie w taki sposób, jak krążyły te sensacyjne historie, opowieści związane z eliksirami. Nie chcę w to wchodzić, proszę Państwa, i z całego serca odradzam.
każdemu inteligentnemu człowiekowi wypadł kleszcz, mrówka, każdemu inteligentnemu człowiekowi, któremu leży na sercu nasze dobro wspólne, ale do demaskowania zgubnej, a momentami nawet i zbrodniczej polityki obecnie rządzących używają argumentów inteligentnych i skutecznych, a nie wchodzą w ślepe uliczki, gdzie można tylko i wyłącznie zebrać baty. I dlatego, proszę Państwa, siadłem, włączyłem kamerę i nagrałem po raz drugi. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Chwytanie się prostych rozwiązań, które nie są poparte ani argumentami, ani faktami, tylko właśnie taką napakowane takimi sensacyjnymi jakimiś didaskaliami, otoczkami, domysłami, teoriami spiskowymi, ale nie w tym sensie, w jakim się ludziom zamyka buzię, mówiąc, że wszystko jest teorią spiskową, chociażby wszystko było oparte na faktach, ale to jest naprawdę absurd, to są naprawdę bzdury, jakieś popłuczyny, które prowadzą na manowce. Chwytanie się tego wszystkiego, no to jest robienie dobrze rządzącym, robienie dobrze PiS, bo jeśli oni będą mieli problemy tylko i wyłącznie z czymś takim jak afera podkarpacka, to będą rządzić nie trzecią kadencję, ale cztery kolejne. Jeśli chodzi o obecnie rządzących, to obszarów do krytyki i słabych punktów jest tak wiele, że po prostu grzechem śmiertelnym byłoby się skupiać na takich bzdurach, jakie są kolportowane gdzieś po niszach internetowych, tylko i wyłącznie w celach zarobkowych czy zdobywania popularności. I niestety kupują to ludzie naiwni. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.